przepraszam. O cholera, przepraszam. Ja może z drugiej skorzy. Nie, już proszę pana. Może lepiej nie. Już wychodzę. Piękne dzieło sztuki. Proszę wchodzić. Ja podziękuję. Dobrze, to ja idę na sztukę. A miłego oglądania. A nawzajem, dobrze. Kurwa, zrać mi się chce. Chuj. Kurwa, zaczyna się. Ależ piękna sztuka. Ale zwrot akcji. O kurcze. Tego to się nie spodziewałem. Ale zwrot akcji. Kurde, moje dwie ulubione postacie nie żyją. Kurde, ale efekty specjalne, realistyczne. Ale to było piękne. Dobra, no to czas na jakiś posiłek. Akt pierwszy dobiegł końca. Chwilę, gdzie to było? O. O, jest mój stolik, o. Tu sobie coś siadnę. Dzień dobry. O, dzień dobry, proszę pana. Mogę usiąść? A, oczywiście, oczywiście. Proszę się częstować. Smakowicie to wygląda. A szczególnie to wszystko, co pitne. Żeby pan wiedział. Jak panu się sztuka podoba? Oglądam zza kulis. Trochę tam efektów specjalnych musiałem dorobić. O kurde, ale piękne były, przyznam, proszę pana. Ogólnie, ja się napiję minutkę tej, jeszcze pan będzie musiał poczekać, aż poproszę pana na widownię, bo będzie ogłoszenie. Ale bo będzie zmiana scenografii ogólnie. Mhm. Więc pan poczeka minutkę, tak? Poczekam. A jak panu się podoba ogólnie? No, piękna sztuka była, nie spodziewałem się tyle zwrotów akcji. Niestety, dwójka moich ulubionych postaci umarła. A w wybuchu, czy w czym? Nie wiem, po prostu ich coś tam zabrało ze sceny. Okej, okay, to życzę miłego oglądania dalej, jeszcze dwa akty. Ja idę przygotować scenę. Z tymi efektami. Dziękuję. Czyli jak mnie poproszą, to mistrz, dobra. Gówno ogólnie jest tutaj. Jakim za dupie jestem? O, co tu jest? Mocny full. 7% złagodzi kiepskich życie. 15. Keeper full. Jest cool. Hehe. Całe życie co tu mają? Mocny full, to nie sponsor. Tu jest kibel.
Ładnie jest ogólnie, ładnie, ładnie. O kurde. Chyba nie miałem tego zobaczyć. Kurde, no kiedy w końcu to ogłoszenie będzie? Zapraszamy na scenę. O Jezu, bo to nie te piętro. O kurde. Co to jakiś talk show, czy co to? Jan Wieprz nawet przyszedł na to przedstawienie. Chwila, to nie moje siedzenie. O. Kurde. Co za zwrot akcji. To było najpiękniejsze przedstawienie, jakie kiedykolwiek widziałem w życiu. A gdy drugi dobiegł końca? To jest chyba koniec już przedstawienia, nie wiem. Co się panu stało? Chyba nieważne, agresywny proboszcz. Ogólnie widownia. Jak panu się podobał akt drugi? Gdzie pan zniknął? Widziałem pana przed chwilą. Jest na scenie jeszcze, czy tutaj na widowni jest ten koło pana miejsca, chodź pan na chwilę. Idę. Jak panu się podobało? Piękne bardzo. Szkoda, te wybuchy na końcu. No, znaczy jeszcze będą ogólnie jeszcze dwa akty. Dwa akty jeszcze? No. Chwila, pójdę tutaj zobaczyć. Ogólnie dyrygent tam ze mną. Chwilę, zejdę tam na dół. Ogólnie ekipa jest trochę w złym stanie, ale chyba pan wie dlaczego. No, a widział pan mnie, bo ja byłem odpowiedzialny za niektóre z efektów. O, tutaj ochrona widzę. Czemu ochrona się nie boi? To pan jest sponsorem w ogóle chyba, tak? A, no tak. Właśnie dlatego jestem... Ile kosztowały te efekty tak z ciekawości? Te efekty? O kurde. Z 500 tysięcy. Dolarów. Okej, okay. Miło się gada. Może pan pójdzie do kibelka, bo to długi będzie. Ja przygotuję szybko scenę, może pan zamknąć drzwi, bo... Proszę nie wchodzić ogólnie, mamy ochronę, widzi pan. Dobrze. Zaangażowana. No bardzo zaangażowana, właśnie ode mnie odeszła. Chwila, o. Kibel jest tu. Boże, co tu taki syf narobił? A to ja. Chwilę, bo tu się drzwi nie domykają. Tu jakieś duchy są. O.
drzewo nie było. Jeść tureckiego kebaba. A proponowali... Proponowali łagodny. To to jeszcze pójdę się napić. Bardzo ciekawe przedstawienie, tylko szkoda, że krótkie jest właśnie takie. A co tu jest? O, drugi hibel. A, to tamski, przepraszam. W sumie ładny ten zegar. Wezmę sobie go do domu. Dolar wzrasta o kolejną złotówkę. Kurde. Jeszcze na górze mnie nie było. Oj. Przypadek. Ile tu jakieś mapy? Aha, weszłem za scenę, o Jezus. Zapraszamy na akt trzeci. Biało się trochę zrobiło. Ale akcja. O kurde, trochę zacina. O mój Boże. O kurde, 2 FPS. Słyszę dźwięk, ale nie wiem, co się dzieje.
kurde. Przynajmniej wszystko w slow motion zobaczyłem. O. O, płynnie. Kurde, tego tu się nie spodziewałem. Akt trzeci dobiegł z końca. Ależ to było piękne. Dzień dobry. O, dzień dobry, dzień dobry. Jak panu się film podobał? Znaczy, Jezu, przedstawienie, przepraszam. Piękne było, proszę pana, to było najdłuższe i najlepsze, tyle było zwrotów akcji. Trochę mieliśmy problemy techniczne, 2 FPS-y. No widziałem właśnie, ale ale było warto. Było warto. W ogóle to jeszcze nie koniec. Jeszcze okazuje się, że jeszcze 2 akty. Mhm. Więc tak, bo to jest dużo podzielone, bo musimy ogarniać, wie pan. Rzeczy pomiędzy, musimy nowe sceny postawić. I tak nam szybko idzie. No, szybko idą te przygotowania. Przepraszamy za opóźnienie, czy za opóźnienie, za przerwy takie. Ale w bufecie ma pan trochę rzeczy. Tam czy tu? W bufecie tutaj i tam też. O, może pan zjeść. Sprawdzę. Może pan coś zdegustować, następny akt będzie jeszcze dłuższy. O, to jeszcze lepiej. No, to życzę panu mojej przerwy, za chwilę wracamy. Dziękuję, powodzenia tam w przygotowaniach. A dziękuję, dziękuję. Żeby pierwsze zdegustować. Bardzo dobra ta pizza. To jest jakiś burger z frytkami. Trochę wygląda kwadratowo. Aczkolwiek jak jest jadalne to. Ale te frytki nie wyglądają bardzo zjadalnie, wyglądają jak origami. Sklejone kartki papieru żółte. Dobra, spróbujmy. Bardzo dobre. Tego mocnego fula. Tego to jeszcze nie próbowałem. Wybaczcie.
wybojny. Mocny. Taki... Taki pełny, taki full. Taki mocny full. Tu jakiś bimber? Kurde, zbiło się. No nic. Ja się zapalę. Ale chmura poszła. Naumiałem się. Ale portal. Kurczę, długo te przygotowania, ale w sumie no to jak tak długie, to będzie dobre. Dobre przedstawienie musi być. Zapraszamy na akt 4. Kurde. O kurde. Kurde. Ohoho. Statua wolności ich wszystkich zabiła. Tego to się nie spodziewałem.
Kurde, 3D. Kurde, jakie 3D. Kurde, świnia. Akt czwarty dobiegł końca. Ale to było... wrzające. To było niesamowite. Dobry. Jak to wyglądało z tej perspektywy? Proszę pana, te specjalne efekty są... nie z tej ziemi. Wiem. Jeszcze ostatni akt. Walka z bossem ostatecznym. Nie mogę się doczekać. On będzie dosyć krótki, ale będzie bardzo efektowny. To ja czekam. Okej. Okay. Miłej przerwy. Zapraszamy na akt piąty. Kurde, co się dzieje? Czy to wszystko to była symulacja?
widzę, nie wydałem pieniędzy na nic. Koniec. Zapraszamy do udania się do wyjścia. To było najpiękniejsze przedstawienie, jakie kiedykolwiek widziałem. Cholera jasna. Pomocy! Co? Pomocy! Dziękuję panu, wydostały się z rekwizytorni, ożyły, to były te do efektów specjalnych, one miały być w jednej scenie. Specjalistyczne efekty specjalne. Ogólnie, wydostały się z zamrażarki, ożyły, dziękuję panu. Proszę, proszę pana bardzo. Chciałbym panu się odwdzięczyć i zabrać pana na jakąś herbatę czy kawę, co pan na to? A dobrze, dobrze, ja się... A może w sumie lepszy pomysł, słucham. Pójdźmy się nachlać. Dobry pomysł. Zapraszam. Chodź pan. A proszę pana. Słucham. Przy okazji efektów specjalnych, to było na scenie. Taki fajny efekt kryłem. Mogę panu pokazać. Nauczę pana kiedyś. O kurde. To teraz. Skocz pan, zobacz pan, gdzie pana przyniesie. Dobra. Skoro pan nalega. O Jezu. Co się stało? Sen był. A. No tak. Roman! To już ja 3 miesiące na kiblu byłem.